I co mamy? Media podały, że nowym prezesem Orlenu będzie Elżbieta Bieńkowska, to jest była minister w rządzie Tuska od 2007 roku, poseł Platformy Obywatelskiej od 2011 roku, wicepremier rządu Tuska, a następnie komisarz Unii Europejskiej. Zaufany człowiek Tuska od kilkunastu lat. Jakie kompetencje ma Elżbieta Bieńkowska w zarządzaniu Orlenem? Co ona ma wspólnego z Polskim, nie wiem, sektorem energetycznym czy paliwowym? Nic nie ma wspólnego i jedyną kompetencją jest to, że bardzo dobrze zna Donalda Tuska. To jest polityk platformy Platformy Obywatelskiej, minister z Platformy Obywatelskiej. Co ma Elżbieta Bieńkowska do tych zapowiedzi? I co na to kalicjanci? Słyszałem ile razy Szymon Hołownia mówił, że on nie pozwoli na to, żeby zatrudniać partyjniaków w spółkach skarbu państwa. Po czym bierzemy największą spółkę skarbu państwa, a jej prezesem ma być Elżbieta Bieńkowska. No to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, jak ci ludzie łamią swoje własne obietnice.